Witajcie moi drodzy, z tej strony Kaczmar i Basia, Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mamy dla Was recenzję gry Sword and Sorcery. Nieśmiertelne dusze. Dokładnie. Słuchajcie, Sword and Sorcery jest to gra planszowa typu dungeon crawling, czyli gdzieś tam się skradamy, przemierzamy jakieś pomieszczenia, mamy coś na kształt, jakby to powiedzieć, mistrza gry, który steruje grą, w przypadku niektórych gier tego typu jak Imperial Assault na przykład jest to po prostu jakiś jeden z graczy, a w przypadku tutaj mamy swego rodzaju grę paragrafową, która jakby steruje tutaj pewnymi wydarzeniami na planszy. Grę otrzymaliśmy do zrecenzowania od wydawnictwa Galacta, za co bardzo dziękujemy. Jest to jeden z dwóch filmików poświęconych tej grze. W kolejnym filmiku macie wideo instrukcję, która uprzedzam, trwa. Ona trochę trwa, no aż kot się burzy. Ona wie, że trwa. Więc tak, w ogóle chciałem powiedzieć, że to jest bardzo dobra praktyka, którą ja już wiele razy proponowałem różnym wydawcom, żeby podesłać nam egzemplarz produkcyjny gry, jaki jest gotowy. My wtedy ogrywamy, sobie nagrywamy i recenzja wychodzi prawie, że równolegle, że z recenzją, czasami nawet trochę przed. Recenzja wychodzi równolegle z premierą. Mhm. To jest, moim zdaniem, doskonały układ dla wszystkich. Dla nas, dla wydawców, dla graczy. No tak. To jest w każdym razie, bardzo się cieszymy, że udało nam się ten temat tak ogarnąć, że właśnie to zadziałało. Przypominamy wam, że jeżeli podoba wam się to, co robimy na Geek Factor, możecie zawsze nas subskrybować i wtedy możecie też kliknąć taki dzwoneczek obok przycisku subskrybuj. Wtedy wiecie na bieżąco ze wszystkimi naszymi materiałami. Jak już tak bardzo, bardzo wam się spodobamy, to zapraszamy na platformę Patronite, gdzie ostatnio zaszło trochę zmian i możecie zobaczyć, możecie nas wesprzeć nową kwotą co miesiąc i zobaczyć, jak się będziemy fajnie rozwijać, towarzyszyć temu i być tego częścią. Dzięki wielkie. Dobra, lecimy. Informacje pudełkowe od 1 do 5 graczy. Mhm. No myśmy w to grali tylko dwie osoby. Rozegraliśmy sobie tę kampanię. Prawda taka, że ja tak najbardziej lubię z tobą grać. Ja też z tobą najbardziej lubię grać. Ja zagrałem raz solo, jak się przygotowywałem do tego. Kawałek, niecały scenariusz, nie kompletny pierwszy scenariusz rozegrałem. Samemu tak nie było fajnie. Samemu nie było tak fajnie jak z tobą. No, więc... jest to... Nie no, zupełnie serio mówię, no jest... My już to powtarzaliśmy wiele razy przy różnych recenzjach gier kooperacyjnych, że my mamy coś takiego, że nawet w te gry kooperacyjne, o których się powszechnie mówi, że są lepsze w większym składzie osobowym, to my i tak... Eldritch Horror na przykład, my i tak wolimy w to grać razem we dwójkę. A to jest gra, gdzie przez swoją strukturę, znowu, że to jest kampania, no to nie ma sensu, żebyśmy, wiesz, dwa scenariusze gramy sami, potem zapraszamy jeszcze dwie osoby. Można, ale no. Jak kto tam lubi. No więc właśnie, wiek 14+. Mhm. Trochę zawyżona, mam wrażenie. Czy nie? Ty to widzisz? To jest księga zasad. Znaczy się, Boże, jakby same 14-latki miały grać, no to faktycznie trochę ciężko, ale naprawdę dzieciaki... Chyba cię nie zaskoczy, jak ogarniają, tak? Dobra, fakt, że to jest gra. Przez to, że to jest gra kooperacyjna, to faktycznie, jak masz ogarniętego 12-latka i ty jakby mu podpowiadasz, że dobra, to musisz rzucić. Trochę ty też się wtedy wcielasz w mistrza gry. Dobra, tu rzucasz na tą zdolność i masz tyle, albo coś tam na tej zasadzie, tak? No, obawiam się, że jeszcze chwila, a tym mistrzem gry to by był ten 14-latek, a ty byś miał kłopoty, żeby ci, wiesz, wytłumaczył. Za niego jestem. No ale. Przepraszam. 14-latkowie, a nawet troszkę młodsze dzieciaki naprawdę mega ogarniają. No myślę, że to jest znowu. Grają w takie gry właśnie gdzieś scenariuszowe, gdzie ktoś jest mistrzem gry Dungeons and Dragons od ilu lat jest. Dobra, żeby też trzeba też powiedzieć, że to 14+, to jest kwestia tego, że to już jest w momencie klasyfikowane jako produkt hobbystyczny, nie jako zabawka, więc to pewnie z tym ma bardziej do czynienia. No tak. Ale tak, myślę, że 12-latkowie też mogli dać radę. 30 minut na gracza. Czas pojedynczego zadania, pojedynczego scenariusza. No, był jakiś taki jeden krótszy, nie? No. Ale reszta to tak trochę, no ale to też chyba zależy, jak ktoś jest tam bardziej lub mniej powolny i... utknie w jakiejś tam walce, no te kosteczki strasznie dużo, te kostki decydują za nas. Tak. No, praktycznie tak, niestety, to wszystko na tych kościach się opiera. No, żeby cokolwiek zrobić, to musisz tymi kośćmi rzucić. Generalnie tak. Możesz się gdzieś przejść bez rzutu kośćmi, ale no wdepniesz w coś i już rzucasz, tak? Ale możesz bardzo mocno się okopać zdolnościami i przedmiotami, które gdzieś tam ci pomagają, w tym to też wiesz, w sensie no... Co nie zmienia faktu, że są kości i to może boleć, tak. No, to co kto lubi. No powiem tak, ja bym powiedział bardziej 45 minut do 60 minut na gracza, przy większości scenariuszy, jest 7 scenariuszy tutaj w podstawce jakby w tej kampanii.
No ale no nie jest to jakaś wielka różnica, przepraszam. Pytanie podstawowe. Wykonanie jak oceniasz, bo to jest dosyć istotna rzecz tutaj. Jak masz bardzo figurki. Nie, bardzo spoko, bardzo fajne figurki. Wręcz momentami niepokojąco, kiedy właśnie idzie taki dziad do ciebie. Już taki jesteś takim małym, co ty byłeś, takim krasnoludem. Ja byłem tym krasnoludem, tak. No właśnie, jesteś takim małym krasnoludem i po prostu sięgasz mu do pępka ledwo co, a ten tak stoi z gębą rozdziawioną nad tobą, nie? No to tak trochę niepokój powodowało. Tak. Wykonanie jest bardzo ładne, bardzo klimatyczne. Jedyny minus do wykonania jest to, że figurki, te takie elementy typu wystające, typu miecze, typu coś tam, no bardzo mocno są powyginane, tak? I to musicie na to zwrócić uwagę. No ale nie odpadły przynajmniej. Nie, odpaść nie odpadły. Podobają mi się ilustracje na kafelkach planszy, bo są fajne, są zróżnicowane, jest duża dbałość o szczegóły tutaj, więc to mi się podoba. Kostki customowe zawsze im plus jak dla mnie, ilustracje tutaj, ogólnie ja bym powiedział, że wykonanie na plus. Prawda? Dobrze. Nie czepiam się. No to przejdźmy teraz do meritum. Co sądzisz o samej grze? Nie spodobała mi się na początku i byłam tym przerażona, bo czekałam na tą grę i bardzo się ucieszyłam i nie pozwoliłabym sobie odebrać przyjemności zagrania w nią. Ale no nie przypadło mi do gustu pierwsze tak naprawdę trzy scenariusze. Byłam strasznie sfrustrowana. Miałam wrażenie, że wzięłam najbardziej pierdołowatą, co by się nie zapędzić w przekleństwa. Postać, która się tak powoli rozwijała i po prostu tak to mozolnie szło. Jeszcze mi te rzuty nie szły, co już jakby rzuty nie zależą jakby... Nie wiem, czy można być dobrym w rzucaniu kośćmi. No można mieć szczęście albo go nie mieć. Ewidentnie po prostu pierwsze wieczory grania no totalnie nie szło, a jeszcze do tego dodam swoje jakieś tam osobiste sprawy, coś mi się tam w głowie kotłowało, więc to wszystko się złożyło na to, że ja tak sobie myślę, matko jedna, to mi się zwyczajnie nie podoba. Pierwszy scenariusz fatalny, drugi troszkę lepszy, ten trzeci to taki był, ale już po tym trzecim to już było, ta postać już się trochę rozbudowała. Tak, to jest też ważne. Nabrała już trochę więcej zdolności. Coś tam w ten plecaczek sobie popakowałam. Potem w ogóle zmieniłam postać, co też było bardzo dobrym ruchem, uważam. I o niebo, lepiej mi się grało, już czwarty, piąty, dalej to już było super i to już w końcu odeschnęłam z drugą matką, bo już był po prostu potencjał dla mnie zaprzepaszczony na początku, nie? Tak. No ja powiem w telegraficznym skrócie. Do niedawna, zacznę od telegraficznego skrótu, do niedawna na liście gier, które bardzo bym chciał dostać kiedyś jako prezent do kolekcji, był Descent, tak? Wędrówki w mroku, czyli taki protoplasta Imperium atakuje. I mimo wszystko chciałem w tego Descenta zagrać, bo byłem ciekawy, bo to klimaty fantasy, więc myślałem, że może też ciebie wtedy się na to namówi i tak dalej. Ale stwierdziłem, zobaczę, bo może to Sword and Sorcery, jak będę miał Sword and Sorcery, czyli fajny dungeon crawler w klimacie fantasy, to już może nie będę potrzebował tego Descenta. Nie jest może aż tak. W sensie, on to mi, że tak powiem, zapewniło taki fajny właśnie dungeon crawler w klimatach fantasy. Nie na tyle, żebym jednak tego Descenta gdzieś tam nie chciał spróbować, bo mimo wszystko uważam, to co Basia powiedziała tutaj jest kluczowe, bo ja mam praktycznie dokładnie te same wrażenie. Może nie aż tak drastyczne, że mi się nie podobało, tylko że po prostu byłem taki trochę, tak byłem ostrożny. Ostrożnie optymistyczny, bo tak jak mówię, te pierwsze trzy scenariusze, no były takie trochę mozolne, były takie trochę bardzo powtarzalne. Droga przez mękę trochę, nie? Trochę droga przez mękę, bo to jest też trochę cecha tego typu gier, gdzie masz po prostu wolny postać. Po prostu, dokładnie, no. Gdzie masz postać, którą sobie rozbudowujesz, bo jak na początku zaczynasz z postacią, która ma tak naprawdę bardzo mało, to spotykasz na swojej drodze taką pierdołę gremlina, zielonego gremlina w dodatku. I ciężko na nim pociacha jak jakiś... porąbany i ty z nim, dokładnie, i ty z nim stoisz na tym polu po prostu i się dziabiecie co chwila i próbujecie już go pokonać i ci to nie idzie, bo jeszcze ci rzuty nie idą. No. I to jest takie trochę męczące. Fabuła tej gry jest fajna ogólnie. Jeśli chodzi o historię. Jest spoko, tak. W ogóle koncepcja jakby główna idea tutaj, że oni to są ludzie, którzy są, nasze postacie, które są wskrzeszone ze zmarłych i rozbudowują się. W ogóle cały system rozbudowywania postaci poprzez te poziomy duszy. To jest coś bardzo ciekawego, z czym ja się jeszcze nie spotkałem. I to jak ten poziom duszy, inaczej, i to jak pewne inne rzeczy, zdolności, przedmioty działają w zależności od tego, na jakim poziomie duszy jesteś, to jest moim zdaniem coś, co dla ludzi, których jarają tego typu rzeczy jak rozbudowywanie postaci, to będzie kurde genialne. Bo to jest moim zdaniem naprawdę fajnie tu przeprowadzone i fajnie rozwiązane. Co sądzisz? Sądzę podobnie.
Nie no, jestem oszczędna słowa, bo ty dużo mówisz, już nie chcę, wiesz, wydłużać materiału. No, ale to mów więcej. Nie no, uważam podobnie, no co mam powiedzieć więcej. No to jest zawsze fajne. No, to nie jest nic fajnego, kiedy grasz w taką płaską postacią, w cudzysłowie płaską, która od początku do końca jest taka sama. Mhm. To ona się czegoś tam nauczy, czegoś więcej zdobędzie, coś więcej może, więc tu się robi ciekawsze, te walki się takie okazują, a to jednak na te wszystkie orki to po prostu idę ja, bo krasnolud sobie nie daje rady, już jestem blisko jakiegoś tam punktu kulminacyjnego, ale się cofam, bo to mała brodata pierdoła gdzieś tam po prostu nie daje rady z tym swoim młotem. I rozwalam system i to jest fajne i w końcu masz tę satysfakcję, że coś wnosisz do tej gry tą postacią poza marnymi rzutami kostką i wiecznym wpadaniem w pułapki i po prostu dostawaniem trucizny. No trochę tak. Znaczy ja powiem tak, dla mnie, ja jestem naprawdę bardzo zadowolony z tej gry i przeszedłem te, fajne jest też to, że można przejść te kampanie i mimo wszystko każdy z tych scenariuszy potem można sobie rozegrać indywidualnie i myślę, że jak ktoś właśnie czerpie frajdę z tego typu dungeon crawlerów i tak dalej, to tutaj może naprawdę się odnaleźć właśnie dzięki fabule, która jest bardzo fajnie rozbudowana, bardzo bogata jest tak naprawdę i dzięki właśnie tym mechanizmom rozwoju postaci i tym takim rzeczom właśnie jak na przykład te zwoje tych wrogów, że jak one się zachowują, właśnie to jak ta sztuczna inteligencja wrogów została też zaplanowana, to jest też całkiem niezłe. W sensie to jak one się zachowują, co one robią, to tak naprawdę przy, wiecie, na jednej karcie masz naprawdę tak, właśnie dlatego mówię, że tutaj mistrzem gry jakby jest sama gra. Nie, bo ona tutaj bardzo fajnie to zostało zaprojektowane, żeby to sterować. Na każdą okoliczność jest przewidziane tak. Coś, co tam modyfikuje, nie? Jeszcze te wzmocnienia to jest, no... No właśnie. Pomyślane. Ja mam jeden zarzut konkretny, bo instrukcja, moi drodzy, ma 54 strony. Ale ma dużo obrazków. I to trochę trwa przebrnięcie przez nią, ale nie wiem, kto wpadł na pomysł. Tutaj nie obwiniam polskiego wydawcy, bo zakładam, że oni po prostu przetłumaczyli 1:1 na anglojęzyczną instrukcję. Nie wiem, kto wpadł na taki głupi pomysł, żeby przy 54-stronicowej instrukcji nie dać indeksu na koniec. A, no tak. Że jak tak ja szukam czegoś po... To szukam musisz wertować tego, i to czas... Tak, no to wiesz, też by dużo rozgrywka. Trafienia krytyczne to były... No akurat trafiłem na trafienia krytyczne. No, często zaglądałeś. Przeważnie szuka... A nawet są pośród... Nie są pośród. Ale przeważnie szukanie ich trwało dłużej. I w ogóle różnych rzeczy tutaj trwało dłużej. To było takie też upierdliwe. Nikt ci teraz już nie uwierzy. Ale poza tym, właśnie, ale to jest też coś warte powiedzenia, że w sumie mieliśmy te 54 strony, no i czasami czasami się dowertowało, ale w dużej mierze z tego jednak, no to starczyło, naprawdę, ta gra była w dużej mierze bardzo intuicyjna. No i paragrafówka, nie wiem, czy tutaj ty chcesz coś może jeszcze więcej powiedzieć, bo to jest przeważnie dla ciebie taka... Nie, no lubię, no co ja mam dużo mówić. No, mi to tam robi grę akurat, niektórzy nie lubią, ja na przykład rozmawialiśmy niedawno o innej grze, gdzie o wiele bardziej mi się gra spodobała przez to, że jednak gdzieś te paragrafy się pojawiały, można było czytać niektóre rzeczy dla samego siebie, a niektóre dla wszystkich. No tutaj jest wszystko jawne, ale no mi to, że tak powiem, robi, tak? Grę. Ja lubię ten klimacik. Opominać. No, brawo. Jednak coś tu jest. Coś tam się kołacze. Lubię, bo ja bardzo lubię klimat w grach i to, ten klimat bardzo dużo u mnie nadrabia i ten klimat... utrzymał mnie do czwartego scenariusza i dalej, tak? Bo te trzy to naprawdę, no mówię, byłam przerażona tym, jak bardzo mi się przy pierwszym podejściu nie spodobało. Tak, więc to jest uwaga... Potem weź rozegraj wszystkie jeszcze dalej, nie? Jak już ci się na początku nie podoba, to potem jest japierniczo panika, bo obiecało się, że coś się zrobi. No oczywiście, że to zrobisz, ale musisz się tak męczyć. O Jezu Chryste. No to, ale to jest też uwaga, bo to są też gry, które właśnie fajnie mają to rozwiązane. Teraz mi co prawda długo wyprzedzą gry zupełnie innych gatunków, ale powiem szczerze właśnie, dlaczego powiedziałem na początku, że mimo wszystko jeszcze tego Dissenta musiał kiedyś wypróbować, bo w Imperium Atakuje mam takie, przynajmniej tak, już dawno nie grałem, co prawda, ale mam tak to wspominam, że ja tam mogłem o wiele więcej robić, działać od początku. Tam były inne rzeczy, tam się więcej działo rzeczy dookoła, które mimo wszystko sprawiały, że to było trochę takie trochę ciekawsze. Mówię, dlatego jestem ciekawy, czy w Dissencie też jest takie poczucie na początku, że dopóki my nie mamy karty, sprzętów, zdolności itd., że to wszystko też tak trochę się wolno rozwija, bo to jest takie jedyne moje tutaj poważniejsze zastrzeżenie, oprócz tego braku indeksu w instrukcji, że to jest, znaczy zastrzeżenie,
sami musicie sobie na to odpowiedzieć. Czy wam przeszkadzają gry, gdzie się wolno, gdzie się stopniowo postać rozbudowuje i na początku, dopóki ona się nie rozbuduje, jest właśnie taka trochę droga przez mękę, przez pierwsze 2-3 scenariusze. No, może to tylko ja miałam pecha akurat po prostu, Boże, może fatalnie te ruchy tak szły, że nie szło nic, no po prostu. Mogło tak być. A jeżeli wam to nie, bo jeżeli wam to przeszkadza, no to warto może gdzieś tam wypróbować tę grę na jakimś konwencie czy gdzieś, żeby się upewnić, że ten system jest w ogóle dla was. A jeżeli wam to nie przeszkadza, jeżeli chcecie zaczynać z takimi gołymi i chcecie, wiesz, nie macie problemu z tym, żeby przebrnąć przez pierwsze 2 scenariusze, które mają was bardziej nauczyć gry i oswoić was bardziej z tymi mechanizmami, to wtedy spoko i moim zdaniem, jeżeli jesteście fanami dungeon crawlerów w realiach fantasy, moim zdaniem to jest zdecydowanie godne polecenia. Koniec końców naprawdę, zwłaszcza ta historia, jeszcze się bardziej zaczęła rozwijać, fajnie ta fabuła. Nie chcę tu mówić za dużo o fabule, no bo to... No nie, no nie ma co zdradzać. No właśnie. Ale mi się to koniec końców bardzo dobrze grało i cieszę się, że tak grało. Szczerze mogę powiedzieć, że też ostatecznie strasznie mi ulżyło. Jak mi się zaczęło podobać, to już mi się spodobało bardzo. No dokładnie. Więc ja powiem tak, ze względu na te rzeczy, o których mówię, ten wolny rozruch, te instrukcje i tak dalej, to nie jest ideał. To nie jest ideał niestety. Ale jest to gra, która zdecydowanie do mnie trafi na półkę. Więc to jest taka, to jest moja ostateczna ocena. Wiesz, że twoja półka to jest moja półka. No właśnie, to jest ta ciekawostka, jak dajemy my te oceny, bo jak ty powiesz, że nie chcesz tego na półce, to co wtedy? Ale co, czy to jest dla ciebie, że mogę rzecz zagrać, czy że chcesz to mieć na półce? No wiesz, jakie ja mam podejście, no ja bym to chciała mieć na półce. Tylko się też teraz zastanawiam, jak ja bym szybko do tego wróciła, po wiesz, rozgraniu wszystiego. Znaczy, no ja liczę na dodatki i no jak się pojawi, więc to do tego wrócimy. Ze względu na to, mając w perspektywie, to jak najbardziej chcę to mieć na półce, która będzie naszą półką, moją bardziej, ale twoją też. No więc mamy dla obu, zarówno ja, jak i Basia, dajemy ocenę na półkę dla gry Sword and Sorcery. Tak jest. Och, Jezu, zajmie mi trochę chyba przyzwyczajenie się do tego nowego systemu ocen. Się od nowa uczyć za każdym razem. No dobra, czy masz coś jeszcze do dodania na temat tej gry? Nie, chyba nie. To tyle. Nie. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Dziękujemy raz jeszcze wydawnictwu Galacta za przekazanie nam gry do recenzji. A was, moi drodzy, tradycyjnie zapraszamy do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania. I do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Pa! Jeżeli gra ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl. Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.